Siema, Nygus z tej strony. Nagrywamy kolejny handel Norymberga MCW. Nazywa się lekka przycierka na zderzaku, na błotniku, na lusterku. Tu przy klamce leciutko drzwi przygięte. Turan poobijany leciutko. 7900, rok 11, benzyna manual, 1400 pojemność, 122 konie, 61 przelatane, silnik 1.4 TSI. BMW 1 8500, Mazda 5. Rok 10 w benzynie, w manualu 2 litry, 175 przelatane, 145 koni, 8-21 przegląd, 6700. Nie chciałbym pod słońce nagrywać. Czarna skóra w środku. A-klasa Mercedes. 12900. Rok 14 w dieslu, w automacie, 1.8 pojemność, 219 przelatane, 136 koni, 4-21 przegląd. Caddy Volkswagen 8900, rok 11 w dieslu, w manualu, 1600 pojemność, 132 przelatane, 102 konie, 1-21 przegląd. Maxi TDI Comfortline czerwony. Kolejny Caddy 14900, rok 16 w dieslu, w manualu, 2 litry, 150 koni, 147 przelatane, 1-21 przegląd, też wersja Maxi. X-Trail Nissan 10200, 13 rok w dieslu, w automacie, 2 litry, 172 przelatane, 150 koni, 4-20 przegląd, TDI, znaczy TDCi, napęd na 4, ogrzewanie postojowe. Tu stoi karetka Krankenwagen 23800, rok 15 w dieslu, w manualu, 205 przelatane, 180 koni, 2 litry. O przeglądzie nic. Multivan 2,5 TDI, 5 rok w dieslu, w manualu, 2,5 litra, 151 przelatane, 131 koni, 4-20 przegląd, 12900. A teraz, żeby wam pod słońce nie nagrywać, to się cofnę i polecimy od tyłu. Także słuchajcie, no korona tutaj szaleje, siłownie mi zamknęli, w sklepach wykupione, sraj taśmy nie ma, ale mydło, pasta do zębów jest. Także nie wiem, jak oni się podcierają, że rąk nie myją. XF kombi. Ładny XF-ik. $17,900, rok 14 w dieslu, w automacie, 3 litry, 140 przelatane, 275 koni, 9-21 przegląd. Wersja Sport Break. Mitsubishi Outlander 7900, rok 11 w dieslu, w manualu, 2.2, 204 przelatane, 156 koni, 4-20 przegląd, napęd na 4, 7-osobowy Big Xenon. Słuchajcie, jeżeli się gdzieś pomylę, przejęzyczę, też zrozumcie. Jestem tylko człowiekiem, muszę się tu skupić. Jeżdżą mi za plecami Evoque Range Rover 15900, 13 rok w dieslu, w manualu,
2.2 pojemność, 160 tysięcy przelatane, 150 koni, 4.20 przegląd. Audica w automacie 12900, rok 16, diesel automat 3 litry, 240 przelatane, 218 koni, 11.21 przegląd, Bixenon, Navi, ogrzewanie postojowe. BMA 5, 11900, rok 12, w dieslu, w automacie, 2 litry, 191 przelatane, 184 konie, 4.20 przegląd. Turany tu stoją, ale ich macie już sporo. Skoda 5900, 7 rok diesel, manual, 2 litry, 192 przelatane, 170 koni, 12.20 przegląd, wersja RS, TDI Xenon, Navi. A piątka w kupecie. 8900, rok 10, benzyna, manual, 2 litry, 86 przelatane, 180 koni, 6.21 przegląd, TFSI 2 razy S-Line Bixenon. Półskóra. Także słuchajcie, tak się porobiło do 19 kwietnia. Siłka zamknięta. Jestem ciekaw, czy samochody stanieją. Granice zamknięte. Jeśli się nie rozchoruję, będę Wam nagrywał na bieżąco. Może będzie szansa coś wyrwać taniej. 7900, 8 rok benzyna automat, 1800 pojemność, TFSI. 118 przelatane, 160 koni, 11.19 przegląd, skończył się. Pisze AT Motor, to znaczy silnik został wymieniony, czyli Austausch Moto. BMK w cabrio, trójka. $10900, rok 8, w dieslu, w automacie, 3 litry, 143 tysiące przelatane, 231 koni, 12.20 przegląd, Xenon, Navi, skóra. Beżowa. Słońce mam za plecami, nie wiem jak wyjdzie nagranko, słuchajcie. Pasek. W kombi. 9900, rok 13, w dieslu, w manualu, 114 przelatane, 140 koni, 2 litry, o przeglądzie nic. Volvo XC 60, 17900, rok 15, w dieslu, w manualu, 2 litry, 109 przelatane, 190 koni, 10.20 przegląd. Wersja sumum, napęd na przód, skóra, klima, ten jest bordowy, na jasnych, fajnych skórach w środku. No, czasami kamerka mi tak zbiera, że w słońcu czerwony, u mnie się wydaje bordowy, dlatego Wam mówię, ten jest bordowy. C-Maxik Ford. 9900, rok 12, diesel, automat, 2 litry, 97 przelatane, 140 koni, 3.20 przegląd, wersja titanium z klimą. $13900, BMK 15, rok, w dieslu, w automacie, 2 litry, 190 koni, 110 przelatane, 5.20 przegląd. Wersja Advantage. Jak jest niski przebieg, niestety auto jest tu o wiele droższe, bo naprawy nie należą do tanich w tych nowszych dieslach.
6900, 13 rok diesel, manual, 1600 pojemność, 105 koni, 196 przelatane, 9, 20 przegląd, Volkswagen Golf Variant, 1.6 TDI Comfort Line z klimą. Tu mamy Audiczkę 2 litry TDI, A4 Ambition, ogrzewanie postojowe, klima, 8 rok diesel, manual, 2 litry, 154 przelatane, 143 konie, 4, 21 przegląd, 7500 w sedanie. Qashqai na manualu, 8500, rok 11 diesel, 2 litry, 118 przelatane, 150 koni, 9, 19 przegląd, wersja Accenta, 4x4 klima, panorama dach, Audi A4 w Avancie TDI, Navi Xenon Plus Automatic, 12 rok diesel, 2 litry, 9300, 244 przelatane, 143 konie, 11, 20 przegląd. Mesiu 5320 CDI. Audica w sedanie. 5900, rok 5, benzyna, automat. 187 tysięcy przelatane, 334 konie, 4.2 Quattro Xenon Navi, skóra, ogrzewanie postojowe, Aszucha, lampy lekko wyblaknięte, na czarnych skórach, 4.2 pojemność. Tu Aszucha w kombi, 7900, Avant, 2.7 TDI, Navi, Xenon, elektryczne fotele, 9 rok w dieslu, w manualu, 2.7 pojemność, 255 przelatane, 190 koni, 4, 20 przegląd, 7900 Avant. Sam jestem ciekaw, co dalej będzie, kiedy się skończy ta epidemia i jak będą wyglądać ceny samochodów, kiedy to wszystko minie. Citroen. Ceny nie widzę. Zobaczmy sobie jeszcze tutaj polóweczkę i lecę dalej, może wam coś jeszcze czerwona zmontuję. $7900, rok 14 w dieslu, w manualu, 113 przelatane, 90 koni, 1400 pojemność, wersja Comfort Line. Polo. Jeszcze tutaj widziałem, bus stoi, 14875, rok 16 w dieslu, w manualu, 131 przelatane, 102 konie, 2 litry pojemność, TDI. Pęknięta lekko szyba, blaszak. I tu jest jeszcze polóweczka, ostatnia na naszej liście, 6900, 11 rok w dieslu, w automacie, 1600 pojemność, 223 przelatane, 90 koni, 9, 19 przegląd, klima, Navi, Xenon. No tu stoją jeszcze ciężarowe i różne inne. Lajkuj, komentuj, udostępniaj, pomóż, żeby kanał się rozwijał. Do usłyszonka. Uważajcie na siebie. Pozdro, Nygus.